Halving bitcoina już za 3 dni i około 20 godzin, a zainteresowanie tym wydarzeniem stale rośnie. Od czasu akceptacji ETF-ów z giełd centralizowanych wyciągnięto ponad 14% rezerw bitcoinów, a na tych wydawałoby się niskich poziomach, na których obecnie się znajdujemy, presja zakupowa jest coraz silniejsza. Jej nasilenie możemy porównać do tej z 20 marca, gdy bitcoin odbił z poziomu 61,5 tysiąca dolarów powyżej 70. Poprzedni, trzeci halving bitcoina nie korelował z aż tak dużymi emocjami, jakie widzimy od kilku tygodni, ponieważ przebicie all time. High. tak szybko spowodowało emocje porównywalne do tych z czerwca 2019 roku lub nawet na przełomie 20 i 21. A na krótkim interwale 15 minutowym zauważymy, że pomimo tych spadków z ostatnich godzin w pewnym momencie pojawił się duży optymizm wśród traderów na rynkach futures. Taki wschodzący optymizm, co prawda nic nie gwarantuje, ale mówi nam o pewnej zmianie nastawienia, emocji, właśnie wśród traderów na rynku. I przeważnie, jeżeli większość rynku uważa, że dany towar będzie w pewnym momencie jeszcze bardziej rosnąć. To być może oznacza to, że większość traderów wyłożyła już na tzw. stół wszystkie swoje pieniądze, a tym samym lokalnie czas wzrostów dobiegł końca. Oczywiście przez ostatnie godziny nie widzieliśmy drastycznych wzrostów na Bitcoinie, ale zwróćmy uwagę, że takie odreagowanie się pojawiło. Z poziomu 62,200 do 63,900, czyli niecałe 3% w 7 godzin, i te największe emocje właśnie pojawiły się praktycznie na topce lokalnej tuż przed zjazdem bitcoina o również około 2,5% w następne 3 godziny. Z drugiej jednak strony, presja zakupowa ewidentnie jest wzmożona oraz widzimy to również na max order booku. Jak na dłoni ścianę na poziomie 62 tysięcy dolarów. Z tym, że ważne jest, żebyśmy dodali, że takie ściany zakupowe nic nam nie gwarantują. Oznaczają tylko tyle, że dany kapitał potencjalnie będzie na tym poziomie cenę zabezpieczać, ale nie oznacza to, że inwestor, który te pieniądze tutaj wykłada w pewien sposób, nie postanowi tej ściany przesunąć, zdjąć albo zagrać w przeciwnym kierunku w pewnym momencie, gdy coś zadzieje się na rynku. Czwarty halving bitcoina już za rogiem, a dokładnie właśnie za niecałe 4 dni, bo za około 3 dni i 20 godzin. Więc zerknijmy, jak to wyglądało w przeszłości. Trzeci halving bitcoina, dokładnie na 3 dni i 20 godzin, bitcoin miał swoje odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Wzrosty na poziomie około 20. 9% w 8 dni, praktycznie w całości zostały odreagowane tuż przed i w trakcie halvingu, jednak zaraz po halvingu ponowne odreagowanie ceny bitcoina 18% na plus w 3 dni. Pójdźmy zatem do drugiego halvingu, który miał miejsce 9 lipca 2016 roku i również na 3 dni spadki około 7-8%. Warto zwrócić uwagę, że wcześniej Bitcoin także miał do czynienia ze wzrostami około 26% i praktycznie w całości te wzrosty zostały wycięte tuż przed halvingiem, natomiast zaraz po halvingu sam moment wydarzenia około 8 dni plus 12% na plus. No i pierwszy halving Bitcoina, który odbył się 28 listopada 2012 roku. Tutaj przed halvingiem również pojawiły się. Od reagowania cenowe nie były one jednak znaczące, a zaraz po halvingu wzrosty przez około 6, 7, 9 dni około 9%. I teraz jak możemy to przełożyć na chwilę obecną, na to, co może potencjalnie się stać lub właśnie się dzieje. Pierwsze to, co widzimy, to nie obserwujemy przez ostatni tydzień. Mówimy tutaj o krótkim tygodniowym odcinku czasu, nie obserwujemy znaczących wzrostów, a odreagowania tego, co było wcześniej, czyli tych wzrostów z ostatnich dwóch miesięcy 80%. Ale nie widzimy tuż przed samym halvingiem podbicia cenowego w górę, a zjazdy już wcześniej. Około 13-14% w ostatnie 7 dni. Jeżeli zastanowimy się, kiedy może być największe zainteresowanie potencjalnym zakupem bitcoina, to jak zauważymy na Google Trends, liczba wyszukiwań hasła Bitcoin Halving od ostatnich kilku miesięcy nieustannie, systematycznie rośnie. Jeżeli przełożymy to na ostatnie 5 lat, to zauważymy, że również w roku 2020, w maju, ta liczba wyszukiwań. Hasła Bitcoin Halving była na jednym z wyższych poziomów. Jeżeli dodamy do tego wykresu słowo Bitcoin, to zauważymy, że właśnie w trakcie Halvingu również lokalnie wysoki poziom wyszukiwań hasła Bitcoin w sieci. Zejdźmy teraz na dokładniejszy przedział czasowy właśnie tamten odcinek, czyli sam moment halvingu 11 maja 2020. Największy poziom wyszukiwań, zarówno słowa bitcoin, jak i halving, dokładnie w momencie wydarzenia. Jeżeli połączymy te kropki, to być może dojdziemy do wniosków, że sam moment wydarzenia będzie mógł być najlepszym momentem pod realizację wcześniejszych zysków. Mam tutaj na myśli te zyski, które wypracowywaliśmy wspólnie przez ostatni rok. Na tym kanale, grając właśnie pod te wydarzenia, jak również lokalnie, ciągle zadaję sobie pytanie, czy sam moment halvingu nie będzie momentem lokalnej euforii, a tym samym, czy ta cena jeszcze nie podbije do samego wydarzenia, pomimo tego, że widzimy przez ostatni tydzień te odreagowania. I zobaczcie, co właśnie się wydarzyło. Bitcoin już kosztuje 61,800, czyli widzimy, że ściany zakupowo-sprzedażowe nie zawsze dają nam. 100% gwarancję tego, że cena zatrzyma się idealnie w danym punkcie, mogą nam podpowiadać. Niemniej jednak to, co widzimy, widzimy także znaczącą, cały czas utrzymującą się presję zakupową względem presji sprzedażowej. Tutaj zleceń sprzedażowych jest nadal dużo mniej, a presja zakupowa nadal się utrzymuje. W związku z tym, czysto technicznie, czy właśnie nie takich momentów wyczekujemy na rynku, momentów, w których raz cena jest. Od kilku godzin lub kilku dni na przecenie, a dwa pojawia się silna presja zakupowa, czyli jest więcej zleceń zakupowych niż sprzedażowych. Tylko, że oczywiście, jak widać, jest to dynamiczne na tyle, że trzeba moim zdaniem obserwować to po prostu w czasie rzeczywistym. Nie minęło kilkanaście sekund, a już tych zleceń sprzedażowych znowu pojawiło się więcej, i widzimy teraz, wyrównanie tego, co było jeszcze przed chwilą. Oczywiście nadal z przewagą zleceń zakupowych, jednakże nie jest ta przewaga już tak duża, przynajmniej tak by się wydawało. Niemniej jednak metryki OB, czyli buy sell pressure, cały czas pokazują nam wartości poniżej 50, a to oznacza, że tak ta presja zakupowa cały czas się utrzymuje. Więc powtarzam swoje pytanie, czy właśnie nie takich momentów wyczekujemy na rynku, momentów już po spadkach cenowych, z dużym potencjałem na wybicia o kilka, kilkanaście procent w górę. Oczywiście takie pytania i odpowiedzi należy rozpatrywać w interwale, w którym się gra. To znaczy, że jeżeli kupowaliśmy bitcoina 4-5 miesięcy temu, to prawdopodobnie nie ma to dla nas aż tak dużej. Różnicy 10 lub kilkunastoprocentowe podbicie w górę, ponieważ ryzyko odreagowania tych wcześniejszych wzrostów z ostatnich dwóch miesięcy nadal jest kolosalne i ja cały czas biorę je pod uwagę, myśląc o tym, co może się wydarzyć zaraz po halwingu. Oczywiście będę to dla Was analizować w czasie rzeczywistym. Pamiętajcie, te dane się bardzo dynamicznie zmieniają i nie jesteśmy w stanie nagrać materiału w taki sposób, żeby za kilka godzin on nie miał już pewnej nieaktualności w sobie. Więc najlepiej wejść na Max Data App i samemu te informacje śledzić. Można też na odpowiednich poziomach lifetime ustawiać alerty właśnie na konkretne przecięcia, wzrosty, spadki danych metryk. Oczywiście, też pamiętajcie, to nie jest kanał, w którym ja daję Wam jakiekolwiek porady inwestycyjne. Natomiast daję Wam informacje i mam nadzieję, że dzięki tym informacjom i analizom możecie skuteczniej w przyszłości podejmować Wasze decyzje. I krótkie podsumowanie na sam koniec newsów ze świata altcoinów z ostatnich 24 godzin. Ocean Protocol łączy swoje tokeny z Singularity Net i Fetch.ai, o tym mówiłem już jakiś czas temu. W token sojuszu sztucznej superinteligencji, aby przyspieszyć rozwój i skalowanie AI. Viction wprowadza Vic Issuer przyjazną dla użytkownika platformę do łatwego tworzenia i zarządzania tokenami VRC25, kładąc nacisk na emisję i personalizację tokenów bez konieczności programowania. Protokół Minna wprowadza rekurencyjne ZK Rollups, zwiększając efektywność ZK Apps. I blockchaina poprzez skalowanie, opłacanie i przetwarzanie transakcji. Skale nawiązuje współpracę z Weiss Labs w celu poprawy doświadczenia związanego z GameFi poprzez wykorzystanie zerowych opłat za gaz i wysokich prędkości transakcyjnych Skalę. Dash ogłasza partnerstwo z Defination w celu zwiększenia prywatności użytkowników i poszerzenia swojego zasięgu globalnie, oferując bezproblemowy dostęp do kart podarunkowych bez konieczności rejestracji na platformie. Ogłasza również partnerstwo z Tor Wallet w celu integracji protokołu Maya do ekosystemu Tor Wallet. A Polkadot rewolucjonizuje sektor AI, wykorzystując swoją technologię blockchain do wspierania innowacyjnych projektów AI. Natomiast Cosmos Hub obsługuje teraz transakcje międzyłańcuchowe z Solaną za pośrednictwem protokołu Interblockchain Communication, a Polygon Labs otrzymał certyfikat ISO, podkreślając swoje zaangażowanie w standardy bezpieczeństwa. Jak widzicie, tych newsów jest naprawdę sporo. One pojawiają się dosłownie co kilka godzin lub nawet czasami co kilka minut, a na MaxData App są dostępne w nowej zakładce Newsy AI Volume 2 Beta, która moim zdaniem jest o niebo lepsza niż ta poprzednia zakładka Newsy AI, bo można na niej znaleźć 100% informacji o projektach w czasie rzeczywistym, a dodatkowo z. Szybkimi podsumowaniami i ciekawą filtracją tych najważniejszych newsów, no i te podsumowania przede wszystkim dają tutaj naprawdę dużą przewagę w zapoznawaniu się z tym, co się dzieje. Natomiast myślę, że z uwagi na to, że ta funkcja jest jeszcze w wersji beta, to nie sugerowałbym się jeszcze na ten moment prawdopodobnie tymi predykcjami sztucznej inteligencji. No i oczywiście ja Wam życzę udanego dnia. Zostawcie jakieś ciekawe komentarze pod tym materiałem. Co teraz rozgrywacie, jakiej macie pogląd na rynek? Czy macie podobne predykcje, a może inne do moich? Czy uważacie, że warto obserwować stopy finansowania na rynkach, presję zakupowo sprzedażową Max Order Booka? Jak będziecie rozgrywać czwarty handling? Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.